Ty także bardzo często pojawiasz się na siłowni i właśnie tak się zastanawiam, bo patrzę na twoją spektakularną figurę. Jak się odżywiasz? Z czego zrezygnowałaś i jak motywujesz się? Bo tego akurat nie jestem w stanie przeżyć, słuchajcie, do tych codziennych, takich wczesnych pobudek i to jeszcze w taki jesienny czas. Nie motywuję się, tylko jestem zdyscyplinowana, bo motywacja to jest coś, co ci odpuszcza w pewnym momencie. Dyscyplina to jest coś, co zostaje z tobą na zawsze. I ja jestem ogromnym zwolennikiem teorii nienegocjowania ze sobą. Ja na koniec kwietnia, jak zaczęłam treningi, podjęłam decyzję, że to jest ten czas, ten moment i ja się temu poświęcam. I od tego momentu ja już nie pytam siebie rano, nawet nie biorę tego do głowy, nie myślę o tym, że okej, czy chce mi się iść na trening, czy mi się nie chce. Ja już ze sobą nie negocjuję. To już jest zrobiony deal. Ten deal został zrobiony i po prostu wchodzę do pracy, budzę się rano, myję się, idę na trening, robię ten trening i tak naprawdę zanim się zorientuję, już jest po treningu, ale powiem ci więcej. On mi bardzo dużo daje psychicznie. Niezwykle to doceniłam teraz, właśnie w tym momencie ekstremalnie trudnym, który jest wyzwaniem emocjonalnym. I ten trening jest taką stałą rzeczą, która powoduje, że bardzo mnie to uspokaja, że wszystko wraca na taki odpowiedni rytm. I po prostu nie wolno myśleć za dużo. Wstajesz, idziesz, robisz. Powiem ci, wczoraj miałam, bo wczoraj było też wydanie i byłam naprawdę zadowolona z niego i już widzę, że to idzie w dobrą stronę. Ale oczywiście mam też uwagi, więc jakby dużo myślałam o tych uwagach. I powiem ci, że po prostu, nie, bo wiesz co, zawiesiłam się, bo myślę o tym, że ja lubię z tobą rozmawiać i po prostu za długo o tym mówię. Ale bardzo dziękuję i nawzajem. Tak, i dlatego tak patrzę, że ludzie tu czekają, więc może nie będę przedłużała tej historii, ale trening jest czymś, co naprawdę pomaga wszystko poukładać w głowie. I to jest ważne. I jak sobie znajdziesz taką przestrzeń na siebie właśnie w głowie, to będzie łatwiej znaleźć motywację. To jakich produktów na przykład unikasz w swojej diecie? Cukru, mięsa i alkoholu. To są trzy rzeczy, których wyeliminowanie jest absolutnie przepisem nie tylko na zdrową sylwetkę, ale przede wszystkim też na zdrowie. Bo to, co jest ważne, to to, że ja jestem osobą, która naprawdę jest bardzo odporna też fizycznie. Niestraszne mi są katary, przeziębienia i naprawdę ja nie pamiętam, kiedy, wiesz, ja nie choruję. Ale to jest kwestia właśnie tego, że nie jesz cukier, jest tragiczny, alkohol jest tragiczny. Alkohol dla kobiety to już jest w ogóle tragiczny. A już dla kobiety, która skończyła 30 któryś rok życia i nie daj Boże ma jakieś wypełniacze na twarzy, to już jest w ogóle masakra. No i mięso. Mięso wbrew pozorom zabiera nam siłę, a nie je daje.